Niech Pan obdarzywa spokojem. Środa 23 listopada, 34 tygodnia, okresu zwykłego. Kontynuujemy jako pierwsze czytanie fragmenty z apokalipsy św. Jana. I po raz kolejny Jan ma dzisiaj wizję, jak sam pisze, ujrzał na niebie znak. Siedmiu aniołów trzymających siedem plak. I tutaj widzimy od razu nawiązanie do historii. Izraelitów w Egipcie, do tych plag, które Bóg zsyła, pokazując Faraonowi, pokazując Egipcjanom, ale w sposób szczególny pokazując też Izraelitom, kto jest prawdziwym Bogiem. Bo oni po tylu latach, patrząc na Faraona, wydawało im się, że to Faraon jest panem życia i śmierci. A nagle przychodzi ktoś, kto pokonuje Faraona, ktoś, kto jest mocniejszy, ktoś, kto jest potężniejszy, z którym faraon nie wie, co zrobić. Stąd te plagi, i dzisiaj widzimy tych aniołów trzymających siedem plag. I ujrzałem, jakby morze szklane. Morze szklane, tutaj jest nawiązanie oczywiście do Morza Czerwonego. Pomieszane z ogniem oraz tych, co zwyciężają bestie, i obraz jej i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanych, trzymającym harfy boże. A tak śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Stoją na brzegu tego morza, tak jak Izraelici stali na brzegu Morza Czerwonego i zastanawiali się co dalej. Za nimi Faraon, za nimi Redwany, za nimi wojska, przed nimi morze, nie mają nawet łódki, żeby przepłynąć. I wtedy właśnie Bóg mówi Mojżeszowi, aby uderzył laską w wodę i to morze się otwiera. I oni teraz też stoją i są tymi, którzy pokonują tą bestię i imię bestii oraz jej liczbę. To są też te wszystkie znaki, które pojawiają się w Apokalipsie. I co robią? Śpiewają pieśń Mojżesza. Nie tylko pieśń Mojżesza, jak to miało miejsce w Starym Testamencie, ale przede wszystkim pieśń Baranka. Bo dzisiaj zwycięzcą już nie jest Mojżesz, ale zwycięzcą jest Jezus Chrystus, czyli Baranek. Zabity. A jednak żyjący. Widzimy tutaj na zakończenie praktycznie pisma świętego widzimy powtórkę, jakby z historii Izraela, ale zupełnie już na nowym poziomie, że teraz już nie jest tylko i wyłącznie faraon, ale Bóg, który pokonuje prawdziwe, realne, konkretne zło, jakim jest szatan, jakim jest śmierć, czy jakim jest grzech. I ten lud wyzwolony, lud szczęśliwy. Śpiewa pieśń, pieśń radosną. I co ciekawe, podobne dzisiaj mamy ten fragment w psalmie 98. Dzieła twe wielkie i godne podziwu. I tak samo tutaj ten lud wyzwolony śpiewa pieśń Baranka. Dzieła twoje są wielkie i godne podziwu. I dalej psalmista mówi: Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica, święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach Pogan objawił swoją sprawiedliwość. Ten psalm dzisiaj również chce mówić o zwycięstwie nad Egipcjanami, a my dzisiaj chcemy śpiewać o zwycięstwie nad grzechem, śmiercią i szatanem. I oczywiście po przejściu przez to Morze Czerwone wiemy doskonale, że Pan Bóg chce nas wprowadzić w ziemię obiecaną, już inną niż ta ziemia tutaj przyobiecana Izraelitom czyli chce nas wprowadzić w niebo. W Ewangelii Pan Jezus mówi ciągle o prześladowaniach w tych mowach eschatologicznych, zapowiada, nie straszy, zapowiada, bardzo realnie i bardzo konkretnie mówi, co będzie się działo, że te różne wojny, że te kateklizmy, ale pośród tych jakby zewnętrznych trudności pojawią się również te wewnętrzne, to znaczy prześladowanie uczniów Chrystusa. Dzisiaj dla mnie najbardziej ciekawym zdaniem jest to, co Pan Jezus mówi, postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód. Swojej obrony. No, wydawałoby się, że lepiej pójść przygotowanym. Jak idziemy do szkoły, na jakiś egzamin, to przecież chcemy być przygotowani. Jak idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, również chcemy opowiedzieć tutaj o naszym wcześniejszym życiu zawodowym, co potrafimy, co już osiągnęliśmy. Idziemy przygotowani i to przygotowanie ma nam pomóc. Ale dzisiaj Pan Jezus mówi, aby nie postanawiać sobie w sercu czy nie obmyślać swojej obrony, bo jest to jakieś nakręcanie. Skoro będą nas wydawać i będą to robić też również nasi bliscy, no, może być taka cały czas walka wewnętrzna cały czas będziemy się tym nakręcać, cały czas będziemy o tym myśleć i nie będzie pokoju w naszym sercu. Dzisiaj Chrystus mówi: Ty żyj spokojnie, właśnie żyj w pokoju, żyj na modlitwie, żyj w tej cierpliwości. Jeśli przyjdzie takie prześladowanie, jeśli będziesz gdzieś wydany, to ja dam wam wymowę i mądrość. A jak będziemy sami się nakręcać, no to niestety ten pokój Boży stracimy. Myśl Bożą, którą On chce nam dać, również możemy stracić. I tutaj przypomina mi się pewna historyjka czy taka Anegdota, która ma zobrazować to nakręcanie się. Ta historyjka mówi o pewnej kobiecie, która tam coś chciała zrobić na obiad, ale nie miała patelni. I pomyślała sobie, a może pójdę do mojej sąsiadki na czwarte piętro i tą patelnię pożyczę. Ale zaraz sama sobie odpowiedziała, no a pewnie ta sąsiadka, ona mnie nie lubi, zawsze tak krzywo na mnie patrzy, rzadko odpowiada na dzień dobry, nigdy jakoś nie rozmawiałyśmy, może ona będzie mi mówić, a czemu ty nie masz swojej patelni, a kiedy mi tą patelnię oddasz, a może przypalisz. I tak zaczyna rozmyślać i tak zaczyna się nakręcać, ale jednak wychodzi z domu i z tego swojego parteru zmierza na czwarte piętro, cały czas myśląc, co ta sąsiadka powie. I cały czas się nakręca, że pewnie jej przypale, że mi nie pożyczy, że zła gospodyni jestem, że dlaczego nie mam swojej, a może bym poszła sobie kupić, a kiedy jej oddam. I tak w pewnym momencie nakręcona doszła do tego czwartego piętra, zapukała do tej sąsiadki, sąsiadka otwiera drzwi, na co ta kobieta mówi: a weź sobie wsać tą patelnię wcale jej nie potrzebuję. Właśnie ciekawa historyjka. Ta biedna sąsiadka w ogóle nie wiedziała o co chodzi, w ogóle nawet nie wiedziała, jakie jest pytanie wyjściowe, a od razu zderzyła się z jakąś agresją. Wszystko działo się w głowie. Nie wiemy, czy by pożyczyła, nie wiemy, co by powiedziała. Ale to nakręcenie od razu jakby zamknęło na ten dialog, zamknęło na jakiekolwiek tutaj wspólne rozwiązania. Pan Jezus dzisiaj mówi, Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać, żeby w tym sercu właśnie nie było jakiegoś jadu, żeby nie było jątrzenia, żeby nie było rozpamiętywania, ostatecznie żeby nie było jakiegoś sądzenia innych za coś, co tak naprawdę jeszcze się nie stało. Niech Pan Bóg dzisiaj uwalnia nasze serce, niech przeprowadza nas, tak jak Izraelitów i ten nowy lud właśnie przez to Morze Czerwone, czy czasami Morze Prześladowań, Morze Goryczy, niech wyprowadzi nas z tego wszystkiego do ziemi obiecanej, do ziemi pokoju, przede wszystkim do pokoju w naszym sercu i niech nam błogosławi, a my bądźmy tymi, którzy będą śpiewać pieśń zwycięstwa. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.